Mamy taki element, który jest też bardzo ważny, myślę, dla stanowienia tej sieci. Właściwie jest elementem tworzenia, czy też podstawą tej sieci, o której mówiła Anna Maciąg. Mianowicie właściwie w ramach realizacji tego projektu, teraz którego jest też również kongres, od razu ogłaszaliśmy nasze jakieś takie pomysły na działania. Pojawiła się właśnie taka idea, żeby stworzyć jakiś dokument, który byłby rodzajem zapisu takiego ideowego dla ruchu sieci, dla ruchu archiwistyki społecznej. Czyli oprócz tej definicji, z którą Państwo już wiecie, mamy pewne kłopoty, to raczej takie określenie w pewnym sensie obszaru działania, czy też stylu działania, sposobu kontaktowania się ze światem zewnętrznym, który byłby w jakiś sposób charakterystyczny dla archiwów społecznych, który by odróżniał nas od innych, od archiwów państwowych, czy od innych inicjatyw obywatelskich. Stąd zrodziła się taka idea właśnie spisania karty zasad archiwów społecznych. I ta karta, która powstała, którą też Państwo oczywiście macie w tym folderze na stronie bodajże 35, więc ja jej nie będę odczytywała, stąd ona jest takim drobnym maczkiem, bo nie po to, żeby ją tutaj tak odczytywać z ekranu. Ta karta powstawała w ten sam sposób, jak wszystkie inne te dokumenty, czy nasze stanowiska, które tutaj reprezentujemy w imieniu wszystkich Państwa, czyli metodą konsultacji za pośrednictwem, znaczy również na tym spotkaniu, o którym już była mowa, i również za pośrednictwem forum naszego i dyskusji jeszcze takich szerszych. I potem udostępniliśmy ten wypracowany wspólnie w pewnej grupie zapis do szerokiej konsultacji. To znaczy to dokładnie było na naszym portalu archiwa.org i staraliśmy się to promować to, żebyście Państwo zaglądali, żebyście się odnosili. Czy otworzyliśmy, krótko mówiąc, szeroką dyskusję i każdy z Państwa potencjalnie, jak nie zajrzał, to nasza strata wspólna, każdy z Państwa mógł się zapoznać z tą kartą, z tą propozycją, mógł się do tego odnieść krytycznie, akceptująco lub jakoś jakieś uwagi wnieść do tego. Takie uwagi były i w związku z tym mamy poczucie, że ten dokument, który proponujemy, jest już jakimś naszym wspólnym stanowiskiem. Oczywiście on może być niedoskonały, może być tak, że teraz ci z Państwa, którzy się z nim zapoznają, dostrzegą w nim jakieś poważne ułomności, czy jakieś albo większe lub mniejsze niedoskonałości. Mamy wrażenie jednak, że żeby ruszyć dalej po tym kongresie, żeby ten kongres miał taki charakter jednak jakiegoś przełomu, czyli otwierał, z jednej strony zamykał jakiś etap naszego działania, a z drugiej strony otwierał następny, wyobrażony, już trochę zarysowany w naszych projektach, ale też jeszcze w różnych pomysłach, jakie się tutaj rodzą i nawet się dzisiaj już zrodziły w czasie naszych tutaj obrad, żebyście, jeżeli to jest możliwe, zechcieli Państwo uznać, że to jest taki dokument, który możemy na dzisiaj przyjąć. Ja za chwilę jeszcze otworzę jednak dyskusję. To nie jest tak, że nie chcę dać Państwu w ogóle szansę na wypowiedzenie się. Może tylko chcę jakby taką sytuację określić. A więc, że przyjmiemy na dzień dzisiejszy z myślą o takim działaniu. Jeżeli przyjmiemy to, potraktujemy, że te organizacje, które są reprezentowane dzisiaj właśnie przez swoją akceptację tego dokumentu, wyrażoną na przykład przez aklamację, jeżeli przyjmiemy to tak, w ten sposób, wyrażają wolę jakby podpisania się pod tą kartą zasad. Natomiast po kongresie w ciągu 2 tygodni uruchomimy na portalu archiwa.org specjalną zakładkę, która będzie rodzajem takiego podpisywania tej karty zasad przez
organizacje przez archiwa społeczne. Zarówno państwa, i rozumiem, że jeżeli dzisiaj się zgodzicie, to bez problemu i z chęcią to potem podpiszecie, jak i tych, których po prostu dzisiaj nie ma. Że to podpisywanie, jakiż ono ma, jakby, jaką ono ma rangę, czy też jakie ma znaczenie, skoro mówiliśmy, że nie istniejemy w sensie formalnym jako taka struktura, no ma tak jak to, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli w pewnym sensie takiego, trochę takiego ideowego, no nie wiem, jakiej akceptacji, akcesu, zgłoszenia akcesu do tego ruchu, bo nie mamy żadnych sankcji. Jakby, czy państwo będziecie chcieli, czy nie chcieli, jest to rzecz absolutnie dobrowolna, uczestniczenia w tego. Początkowo kiedyś, na początku, kiedy powstawał ten dokument, mieliśmy taki pomysł, żeby zaproponować, znaczy zgłosić jakby, nie wiem, akceptację tej karty jako jeden z elementów, który byłby składową takiej rekomendacji dla archiwów w przypadku starania się o nie, przez nie o granty państwowe, czyli że jest to jakby rekomendacja, że archiwum społeczne jest archiwum społecznym sensu stricte, bo przestrzega tejże karty i w związku z tym, ale właściwie odeszliśmy od tego, ponieważ no nie można jednak takich aktów, powiedziałabym, dobrowolnego uczestniczenia i takich trochę duchowych i honorowych czynić od razu takimi, które stają się potem aktem, nie wiem, represji trochę, to znaczy trzeba być, czy przymusu. W związku z tym ta karta nadal pozostanie czymś takim, co jest tylko taką deklaracją jakby ideową, ale jednocześnie, znaczy o tyle ma taką trochę wyższą rangę, że jest rodzajem takiej, jeżeli ktoś podpisze, jeżeli archiwum podpisze, to w pewnym sensie tak jakby inne archiwa rekomendują społeczeństwu, bo tylko tak możemy, to archiwum jako to, które kieruje się tymi samymi zasadami, które chcemy uznać za wspólne. Nie wiem, czy ja wystarczająco jasno mówię. Trochę to zostało też zapisane w tym folderze, w tekściku krótkim poprzedzającym tę kartę zasad. No i właśnie tyle. Znaczy, taka jest moja propozycja. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zgłosić jakąś sprawę z tym związaną, czy jakąś wątpliwość, to bardzo proszę. Otwieram. Rozumiem, że mamy mikrofony? Mamy mikrofony, tak. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Państwo oczywiście możecie się szybciutko z tym zapoznać, a ewentualnie zerknąć, jak powiedziałam, strona 34, bojże 35 Mogę zostawić no nie wiem, kilkanaście sekund na takie przejrzenie, jeżeli ktoś z państwa nie miał do czynienia jeszcze z tym dokumentem. Ale myślę, że jak już tak długo opowiadałam, to państwo czytali w tym czasie, więc nie powinno być wątpliwości. Czy są jakieś pytania? Czy jakieś wątpliwości? Bardzo proszę tutaj pani. Małgosiu, tutaj pani zgłasza pytanie. Bożena Wójcik, Archiwum Fotograficzne, Fundacja Archiwum Fotograficzne Tułaczy. Chciałam się zapytać o taką rzecz, ponieważ w tej karcie zasad są pewne takie punkty, które jakby opisują sposób już działania danej organizacji, danego archiwum, a że ma w statucie no jakby zapisaną przyszłość ich zbiorów no, i że już przestrzega tych czy tamtych zasad. Zastanawiam się nad tym, czy organizacje wszystkie, które by chciały podpisać tą kartę, jak skonstatują, że one by chciały tak mieć, ale one jeszcze tego nie mają, czyli że one chciałyby dążyć do tego, a nie to, że to już spełniają, to czy one będą mogły to podpisać, czy nie. I dlatego się tak zastanawiam, czy to nie powinno być jakby z czasem, bo rozumiem, że to jest pewien etap i można to doskonalić, ale żeby to bardziej było jakby zapisane, że dążą do czegoś, a nie, że to już tak robią. Bo obawiam się, że
nawet na własnym przykładzie, że można mieć wątpliwości, czy można to podpisać, żeby być w zgodzie z prawdą, jaka jest. I to stąd moja wątpliwość. Przepraszam, ale nie miałam możliwości wcześniej, no z prywatnych powodów, nie miałam możliwości wcześniej tego przeczytać i tego jakby zauważyć przed kongresem. Bardzo proszę. Tak, dziękuję za to pytanie. Oczywiście jest zasadna pani. Znaczy myśmy zakładali, że to jest oczywiście deklaracja woli, intencji. Zresztą w pierwszym zdaniu, tym takie mini preambule jest napisane, archiwa społeczne przyjmują generalne zasady, jakimi chcą się kierować. Tu jest jakby trochę kluczowe, to znaczy chcą się kierować. Myśmy zakładali, że oczywiście wielu z Państwa nie może jakby spełnić jakby w cudzysłowie pewnych standardów takiej jakości archiwum społecznego, które są zapisane tutaj w tej karcie z powodów oczywistych, ale to raczej chodzi o taką intencję działania, że chcecie się kierować taką zasadą i w pewnym sensie no, dążycie do tego. To znaczy Wasze działania są nakierowane na to, żeby być takimi i takimi. To jest intencja woli dążenia. Myśmy też mieli takie pomysły, żeby kiedyś prowadzić coś w rodzaju takiej nie tyle certyfikacji archiwów społecznych przez to, jak one spełniają tę kartę zasad w sensie formalnym, że archiwum musi, jak to się mówi, nie wiem, przejść egzamin, czy jakiś tam ktoś przyjedzie, komisja, która sprawdzi, czy ono te zasady nie, ale być może stworzymy coś w rodzaju takich do samo kontroli jakby takich dokumentów, które pozwolą Państwu taką checklistę typu, czy spełniam to, czy to, jeżeli nie, no to, prawda? Czyli coś, co pozwoli potem dokonać jakiejś takiej analizy, co powinienem zmienić w swoim działaniu albo w jakim kierunku, żeby podnieść te standardy, które zbliżą mnie tym bardziej do tych zasad, jakimi chciałbym się kierować w myśl karty zasad archiwów społecznych. Czy to odpowiada na Pani pytanie? Dziękuję bardzo. Czy są następne? Tutaj, tak? Tu, a później Pani w następnym. Grażyna Goszczyńska, Europejskie Centrum Solidarności. Ja mam taką formalną uwagę, nie wiem, może to wynika ta moja wątpliwość z niedoczytania czegoś, ale bo w zasadzie nie widzę tutaj wśród tych zasad określenia takiej strony formalno-prawnej istnienia asów, bo owszem, między wierszami czytamy, że współpracują z innymi organizacjami pozarządowymi i gdzieś jeszcze dalej było też... Lub z innymi, że... tam jest jeszcze nie tylko pozarządowymi, bo mogą z różnymi. Tak, ale czy pytanie w takim razie, czy as de facto też po to, żeby móc się ubiegać na przykład o dofinansowanie z ministerstwa bądź też z Naczelnej Dyrekcji Archiwów, czy musi mieć tę... taką formę prawną jako organizacja pozarządowa, czy może być grupą nieformalną, kilku osób, które nie chcą wchodzić w ramy stowarzyszenia, bo pociąga to za sobą mnóstwo różnych innych obowiązków wobec i fiskusa, i KRS-u, a chcielibyśmy, załóżmy, stworzyć grupę, która się pasjonuje i bawi tym bez tych dodatkowych obciążeń. Tak, to znaczy tu wracamy właściwie do tej dyskusji, która tutaj już miała miejsce w czasie panelu, czyli do dyskusji dotyczącej definicji asów. Jak pani zauważyła z pewnością, jest pewna trudność i są właściwie trochę takie dwie tendencje, dwa nasze dążenia. Z jednej strony jest potrzeba takiego precyzyjnego sformułowania, ostrego zdefiniowania ze względu na właśnie możliwości grantowe, o jakich mówił pan profesor Stępniak, jaki daje możliwości dyrektorowi, naczelnemu dyrektorowi archiwów państwowych ogłaszanie konkursów wyłącznie dla asów, które są ściśle określone i są organizacjami na dokładkę pozarządowymi i tak dalej. A z drugiej strony ta nasza tendencja, żeby przygarnąć, to znaczy zagarnąć tych wszystkich, którzy kierują się, tak samo działają, to znaczy oddolnie gromadzą ruch obywatelski i tak dalej, te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy. I oczywiście w tym jest pewna sprzeczność. Ale jak zauważyła pani tutaj w tej karcie, nie ma tej definicji, właśnie celowo, to znaczy w pewnym sensie celowo. To znaczy...
I dlatego ta karta może być stosowana do bardzo szeroko rozumianego archiwum społecznego, aczkolwiek ważne jest jedno. To, od czego tutaj zaczęliśmy, to znaczy, żeby archiwum, które się mieni społecznym, czy też chce być traktowane jako społeczne, miało jednak wdrukowane w swoje działanie to tę odpowiedzialność za zbiory, prawda? W związku z tym ten ostatni punkt dotyczący tego, że jeżeli nie będzie w stanie tego przechowywać, ani to nie wyrzuci na śmietnik, tak jak myśmy o tym mówili na początku, o tym zbiorach Towarzystwa Pamiętnikarstwa, ani nie wiem, ani nie sprzeda na Allegro, tylko że ma to poczucie, że jest to w pewnym sensie dobro wspólne, jakkolwiek by to brzmiało może zbyt patetycznie, i że w związku z tym deklaruje, że jeżeli będzie zagrożone, no to zrobi z tym coś, co będzie służyło interesowi wspólnemu. I druga sprawa, że... ale właściwie to jest najważniejsze. Aha, i że udostępnia, to znaczy, że nie gromadzi tylko dla przyjemności i, przepraszam, dla fanu jakiejś niewielkiej grupy, która się po prostu tym bawi, tylko że robi to po to jednak, żeby ten ich wysiłek zbierania, jeszcze na przykład pozyskiwania na to jakichś tam środków, posłużył jednak innym. Czyli że to nie jest dla osobistej, prywatnej tylko przyjemności, tylko że to jest dla jakiegoś wspólnego dobra. I to są jakby tylko warunki brzegowe tego, żeby tutaj się poczuć archiwum społecznym. Te dwie rzeczy. Dziękuję bardzo. Izabela Skonecka, Fundacja Grupa Nowolipi Uskrzydleni. Ja chciałam tutaj się odnieść do punktu częściowo pierwszego, drugiego i zapisu w punkcie szóstym. To znaczy i w pierwszym, i w drugim punkcie jest napisane, i co jest, wydaje się oczywiste, że te zbiory są własnością społeczną i powinny być upowszechniane, czyli no, jakby publikowane. W punkcie szóstym mamy natomiast, że ofiarodawcę przysługuje prawo określenia sposobu udostępniania i dysponowania nimi, czyli że on może ograniczyć. No właśnie tutaj mam trochę sprzeczność, czyli ofiarodawca może nam określić, że nie możemy tego upowszechnić publicznie? Znaczy... Proszę pani, to jest sprzeczność, z którą spotykamy się codziennie. Każdy z nas, myślę, każde archiwum społeczne. My w ośrodku Karta mamy no, gigantyczne zbiory, ale wiele z nich jest zastrzeżonych, dlatego że po prostu ofiarodawcy mówią na przykład, no nie wiem, po mojej śmierci, prawda, albo coś takiego. My mamy olbrzymią kolekcję Jacka Kuronia, która do nas trafiła, osobistą, gigantyczną, z czego bardzo niewielka rzecz została całkowicie zastrzeżona przez Kuronia. Nawet, nie wiem, 50 lat po jego śmierci, w każdym razie bardzo długo, to znaczy są takie rzeczy. I każdy z nas dostaje różne archiwalia, które są rodzajem cimeliów. Na przykład można je udostępniać tylko na miejscu, a nie można udostępniać ich w internecie. Również z powodów wszystkich, ochrony danych osobowych, wizerunku, nie wiem, spraw etycznych, wszystkich innych. Więc to jedno z drugim nie jest w sprzeczności. Chodzi o generalną zasadę. Zasadą jest udostępnianie, ale z przestrzeganiem prawa i etyki. Prawo nakazuje na przykład ochronę wizerunku czy ochronę danych, a etyka niekiedy nakazuje nam niepublikowanie tych rzeczy, bo mogą przynieść komuś zwyczajnie krzywdę. Nie wiem, złą sławę czy oskarżenia niepotwierdzone, które mogą przynieść krzywdę rodzinie i tak dalej. Także to są rzeczy, które nie są w sprzeczności. One są po prostu normalną praktyką życia. I to raczej chodzi o to, żebyśmy przestrzegali tego, co ofiarodawcy nam przekazują. No wiadomo, przyjmujemy wszyscy przeważnie protokołami jakimiś i musimy respektować wolę ofiarodawców, bo oni nam powierzają swoje losy często zapisane w tych dokumentach. Dziękuję. Ktoś następny? Czy są jakieś jeszcze wątpliwości? Czy nie widzę? Czy mam powiedzieć, że nie widzę? To znaczy, że wszyscy... Jeszcze pani, bardzo proszę. Katarzyna Mińczykowska, raz jeszcze Fundacja Generała Elżbiety Zawadzkiej Toruń. No my mamy to szczęście, że gdy powstawała fundacja, to w zasadzie no, zastosowano większość tego, co jest tutaj w tej karcie. No, byliśmy tworzeni przez twórców polskiej archiwistyki. Mam jednak jedną wątpliwość do punktu czwartego. Czy nie powinno to być doprecyzowane? Jest tutaj bowiem taki zapis upubliczniają informację o pochodzeniu, wielkości i tak dalej.
dążą do jak najszerszego ich udostępniania i czynią to w celach naukowych bądź edukacyjnych nieodpłatnie. I okej, tylko czy nie powinno być doprecyzowane, że w celach na przykład edukacyjnych, które same też nie są w sobie komercyjne. Prosty przykład, na przykład my zdjęcia na przykład generała Elżbiety Zawadzkiej do celów edukacyjnych dla szkół, uczelni i tak dalej udostępniamy nieodpłatnie. Natomiast w celu wydrukowania tegoż zdjęcia w książce, która też ma charakter edukacyjny, ale jest sprzedawana, czyli ma charakter komercyjny, no już pobieramy opłatę za licencję. Czy tutaj, no podpisując taką deklarację, nie będzie to sprzeczne też z naszym KRS-em i z naszą działalnością odpłatną? Myślę, że nie ma tej sprzeczności. To znaczy to jest, jak po pierwsze jest słowo, dążą do jak najszerszego i udostępniają. Poza tym to jest właściwie w pewnym sensie państwa jednak trochę taka definicja, znaczy tych celów edukacyjnych. To znaczy w momencie, kiedy ktoś występuje, to on występuje jako pośrednik. To znaczy on nie występuje do państwa o zdjęcie dla celów edukacyjnych, tylko występuje dla zrobienia podręcznika, który jest sprzedawany. A dopiero on ma jakieś cele edukacyjne. A tak naprawdę w tym momencie, kiedy państwo sprzedajecie, panie dyrektorze, czy się nie mylę, w momencie, kiedy sprzedajecie to zdjęcie, a rozumiem, że sprzedajecie je dlatego, że macie do tego prawo. Nie, ktoś wam dał zadar. Nie, ja tutaj nie widzę żadnej sprzeczności. My karta też sprzedajemy do jakichś książek i tak dalej. Zdjęcia na zasadzie licencji. Oczywiście, jeszcze chroniąc prawa, respektując prawa autorów, czyli na przykład biorąc honoraria dla autorów tych zdjęć, jeżeli to są zdjęcia lat 80. właśnie do podręczników i tak dalej. Także to nie ma absolutnie sprzeczności. Jak mówię, to oni mają cele edukacyjne, ale w stosunku do was występują proszą o udostępnienie dla publikacji, która jest komercyjna, bo jest finansowa. Także to nie ma sprzeczności. No jest jeszcze taka, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, 2 tygodnie będziemy mieli ewentualnie na podpisanie tej karty. Nie, tak? Dłużej. My w ciągu 2 tygodni dopiero uruchomimy taką zakładkę. Aha, rozumiem. A to będzie proces długotrwały. To znaczy, ja nie mówię, że w nieskończoność, ale nie ma takich ograniczeń, w sensie, że nie mówimy, że stop, potem nie można. To będzie proces otwarty. To znaczy, będziemy po prostu, zrobimy tę zakładkę tak, żeby było jakby jasne, kto podpisał, czyli dołączające się kolejne archiwa, które podpisują tę kartę. I to będzie taki proces. Tak, no świetnie. Właśnie ma to znaczenie w naszym przypadku, akurat myślę, że też w innych przypadkach. No u nas statutowo tego typu decyzje podejmuje Rada, tak? Więc zanim się prawda Rada... Ale absolutnie, to nie ma żadnego znaczenia. Ja mówię, to chodziło mi tylko, żebyśmy mieli czas na uruchomienie mechanizmów. Natomiast proces podpisywania może być naprawdę długi. O, na przykład do 2. kongresu, bo tutaj padło pytanie, taki ładny znak zapytania. Jest 1. kongres, a co z 2? Otóż proszę państwa, myśmy tak sobie myśleli, że takie kongresy powinny się odbywać w takim cyklu mniej więcej dwuletnim, czyli jak mamy teraz 15, to w 17 roku. Ale okazało się w tak zwanym międzyczasie coś niezwykłego. Mianowicie dostaliśmy zaproszenie do uczestniczenia w komitecie organizacyjnym zjazdu, nie wiem, czy dobrze to nazywam, panie dyrektorze, gdyby pan mnie w razie czego poprawił, powszechny zjazd archiwistów Polski, który odbywa się co 5 lat i właśnie ma się odbyć jesienią, we wrześniu 2017 roku. I dostaliśmy zaproszenie, znaczy my tu konkretnie ośrodek Karta, ale jako żeby do komitetu organizacyjnego, ale od razu z intencją, żebyśmy reprezentowali interes archiwów społecznych. Krótko mówiąc, i już mamy od pana dyrektora, zdaje się, to są świeże wieści z wczoraj, które przynieśli dyrektor Jóźwik i prezes Gluza, że będzie tam na tym zjeździe cała sesja poświęcona archiwistyce społecznej. To jest... No jak to? No już to robimy. I więc jakby tym bardziej mamy taki cel, żeby do tego 2017 roku zamiast kongresu oddzielnego, który jak wiadomo jest nie tak łatwo zdobyć pieniądze i organizować, że po prostu tam będziemy mieli swoją część, która będzie rodzajem naszego kongresu. Już kończę, przepraszam, mam sygnał, koniec, bo mi się czas kończy. Więc tak to będzie. Więc proszę państwa, czy możemy uznać, że państwo akceptujecie taki kształt i taki zapis karty zasad archiwów społecznych, nad którą będziemy tak procedowali, jak przed chwilą powiedziałam. Czy jeżeli państwo akceptujecie, proszę o wyrażenie przez aklamację.
Dziękuję bardzo. W takim razie uznajemy, że karta zasad została przyjęta. Proszę Państwa, kończymy powoli pierwszą część naszej sesji. Ja ze swojej strony chciałabym bardzo serdecznie podziękować za tę część, a jednocześnie pozwolę sobie na taką tutaj trochę prywatną sprawę, mianowicie chciałam bardzo podziękować całemu zespołowi. Tutaj widzicie Państwo moje najczęściej bardzo młode koleżanki, które uwijają się wokół wszystkich działań kongresowych. To jest, no, może tego nie widać, jak duża praca stała za organizacją tego kongresu i to właśnie ten cały zespół. I ogromnie, ogromnie dziękuję. Nie będę wymieniała po nazwisku, ale macie Państwo choćby też w folderze na końcu wymieniony ten zespół, któremu ogromnie, ogromnie dziękuję za tę pracę.